Jesteśmy na sesji zdjęciowej do najnowszej kampanii marki Mokobel z biżuterią. Mokobel, ty, Bogna, masz dużo wspólnego, bo to są twoje przyjaciółki, właścicielki tej marki. No ale ty dzisiaj nie w roli przyjaciółki marki, tylko w roli modelki i ambasadorki. Moja rola jest tutaj właściwie taka trójstronna, ponieważ z jednej strony to są moje przyjaciółki, z drugiej jestem PR-owcem już od ponad 2 lat tej marki, a dzisiaj właśnie mam być tą częścią, która ma zaprezentować, że ta biżuteria jest również dla tej grupy wiekowej w średnim wieku, dziewczyn w średnim wieku, może tak. Czyli właściwie dzisiaj na pewno zobaczysz to podczas całego dnia sesji. Mamy bardzo młodą dziewczynkę, to jest właśnie ta część Mokobel Young, Paulina Krupińska, nasza twarz, która pokaże wszystkie tak naprawdę te najpiękniejsze i najnowsze produkty, a ja właśnie pokazuję, że tę biżuterię można nosić zawsze do końca życia. Ale to nie tylko tutaj to pokazujesz, Bogna, bo ja cię widzę na różnych eventach, i zawsze podchodzą do ciebie koleżanki i moje, i twoje i pytają, co ty masz takiego pięknego znowu? Wiesz, no mam tę przyjemność, że czasami są to pierwsze egzemplarze robione, tak zwane próbne, bądź jeżeli wiem, jaką mam kreację wcześniej, to dziewczyny myślą nad tym, co zrobić, czy właśnie tylko i wyłącznie decydujemy się na ogromnej ilości bransoletek, bo albo właśnie na jednej ręce jest tych bransoletek bardzo dużo, albo jakieś wyjątkowe, ogromne kolczyki. I tak też właśnie na ostatnim balu TVN-u miałam również zrobione cieplutkie jeszcze cudowne kolczyki. Tak. Mam nadzieję, że Państwu się będzie podobało to, co teraz i dzisiaj pokazujemy z Pauliną. Mamy cudowny czas, zresztą to widziałaś, że znamy się i lubimy. I Paulina śmiała się i powiedziała, że no tak, spotkały się w końcu dwie miski. A no właśnie, tak. Ja tego zarejestrowałam. Z dużym odstępem czasu, ale tak. No faktycznie, przecież to... Rzeczywiście, to jest niesamowite. Cudownie cię, Agnieszko, gościć, bo ty jesteś jak taki promyk słońca, słuchaj, który zawsze pojawia się z ogromną energią, także bardzo ci dziękujemy, że znalazłaś czas. Ja dziękuję za zaproszenie bardzo. Powiedzmy jeszcze tu o tej sesji, tak. Bo przepiękne rzeczywiście i kolczyki, naszyjniki, bransoletki. Tak, oprócz tego, że jest to sesja, ja zostaję ambasadorem teraz na te najbliższe parę miesięcy, czy nawet rok marki Mokobel. I ja gdzieś tam zawsze z tą marką byłam zaprzyjaźniona i nosiłam ich biżuterię i z tam się dziewczynami. Ja pamiętam, teraz, że zawsze na prezentacjach się pojawiałam. Tak, pojawiałam się, dokładnie. I tam, pamiętam, jak była prezentacja w tamtym roku i ty mówiłaś mi o balladzie góralskiej, czy telenoweli brazylijsko-góralskiej. A teraz już zobacz, jest przyjemnie, jesteśmy na sesji do tej firmy, jestem już mamą. Antosia śpi, no to wiesz, tak trochę wam się wplotło to Mokobel. Tak, wplotło się Mokobel gdzieś tam w moją historię życiową i fajnie, ta biżuteria jest gdzieś tam też taka spójna ze mną, podoba mi się, to jest taki trochę też styl etniczno-marokański, tak już kiedyś też ci wspominałam. Taki trochę boho, ciebie tak, bardzo... A ja lubię boho, teraz różne rzeczy, więc w ogóle super. Chociaż wcale nie musisz różnych rzeczy nosić, bo po prostu jesteś, wiesz... Jeszcze troszeczkę, wszystko po kolei wróci do normy, więc te spacerki, tym wózeczkiem i będzie wszystko super.